Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy kolejny raz uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na realizację projektu Stop Przemocy w Rodzinie 2. W ramach programu odbył się również cykl szkoleń dla pracowników różnych instytucji. Były to szkolenia dla kadry nie tylko Ośrodka Pomocy Społecznej, ale PCPR-u, policji, poradni, pedagogów ze szkół, gdzie ci osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi, z rodzinami mieli zadbać o rozwój i pozyskanie większej wiedzy na temat symptomów i mechanizmów przemocy. Projekt Stop Przemocy w Rodzinie 2 realizowany był przez Nidzicki Ośrodek Pomocy Społecznej od maja. W ramach programu powstał film Głuche Wołanie o Pomoc, w którym wystąpiła młodzież ze Świetlicy Wietrzychowie. W ramach działań nidzicka instytucja ogłosiła również konkursy fotograficzne i plastyczne. Wykonane prace zostaną wykorzystane do ulotek i plakatów informujących o przemocy w rodzinie. Coraz częściej pracownicy tego typu ośrodków wraz z policją docierają do osób poszkodowanych przemocą domową. Chyba pierwszą osobą, która dociera do takiego środowiska, to jest często policjant i pracownik socjalny. Mamy bezpośrednio zgłoszenia do ośrodka, gdzie my prosimy o wsparcie policji lub odwrotnie. Policja prosi nas, ale te sytuacje są często wykrywane przez pracownika socjalnego, ponieważ pracownicy naszego ośrodka przeprowadzają wywiady w środowisku, czyli w rodzinie, w miejscu zamieszkania. Miejmy nadzieję, że pracownicy nidzickiego MOPS-u docierają do osób dotkniętych przemocą w rodzinie i udzielają im fachowej opieki. O ich licznych działaniach na tym polu będzie można usłyszeć 4 grudnia w sali rycerskiej Nidzickiego Zamku, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Stop Przemocy w Rodzinie 2. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00.